Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Ten film, na wstępie chciałem powiedzieć, że nie jest sponsorowany przez żadną markę motocyklową. To mówię na samym wstępie, żeby nie było jakichś niedomówień, nikt mi za to nie płaci i nikt mnie o to nie poprosił. Wychodzę z taką myślą, taki w sumie dzisiaj pomysł, taki impuls do mnie przyszedł, że ostatnio nabyłem nowe buty motocyklowe, ale to dalej jest ten sam model, który użytkuję od samego początku, czyli Alpine Star Toucan. Stwierdziłem, że nie ma za bardzo filmu na YouTube odnośnie użytkowania butów po jakimś tam czasie. Najczęściej są to filmy promowane przez sklepy motocyklowe czy przez danych producentów opisujących buty pod względem tego, jakie zabezpieczenia mają, jakie ochraniacze mają, jakie funkcje spełniają, jakie mają membrany i tak dalej. Ja chciałbym po prostu jakby ten temat troszeczkę uciąć, ponieważ wydaje mi się, że takie informacje możecie spokojnie znaleźć w internecie. Ja chciałem po prostu w tym filmie pokazać wam, jak wyglądają buty po czterech praktycznie takich mocnych latach użytkowania w różnych warunkach. Tak naprawdę, jeśli śledzicie moje filmy od samego początku, to zauważyliście pewnie, że jeździłem w różnych warunkach typu śnieg, mróz, deszcz, gorąc, no i przeróżne warunki atmosferyczne. I dla mnie odpowiednie wyborze buta, odpowiednie jest to, aby był na tyle zaprojektowany i posiadał takie membrany, by podróż motocyklem była przyjemnością. Mam na myśli, abyśmy nie mieli mokrej stopy, abyśmy nie mieli przemarzniętej stopy, aby nam nie było za gorąco stopy, bo jednak stopy mają to do siebie, że to, w jakich warunkach one się znajdują tam w kończynach dolnych, wpływa też później na nasze takie samopoczucie. A jeśli jesteśmy daleko od domu podczas jakichś podróży, to warto jest zadbać o swój komfort. Dlatego ja też właśnie wychodzę z tego założenia, że dobór odpowiedniej odzieży motocyklowej, odpowiedniego kasku, butów czy rękawic jest kluczowe, jeśli chcemy skompletować właśnie swój taki pierwszy ubiór motocyklowy. Żeby nie przeciągając, pokażę wam dzisiaj model butów motocyklowych, butów turystycznych, wysokich, które są nie wkładane do środka spodni, a na zewnątrz. Są to buty, które użytkuję od 4 lat. Dobrych 4 lat. Tak naprawdę moja przygoda z Triumfem Tigerem zaczęła się z tymi butami i w nich zwiedziłem Polskę dookoła granic. W nich byłem w Albanii, w nich byłem w Rumunii, we Włoszech, we Słowenii. Powiedzmy, że wszystkie filmy, jakie widzicie na moim kanale, były właśnie przejechane w tych butach. No dobra, może nie w tych butach, bo te buty akurat są nowe, wyciągnięte dopiero z pudełka. Jeszcze tak naprawdę ich nie rozbiłem, nie jeździłem w nich, bo stwierdziłem, że poczekam na to, aby nakręcić taki film, w którym będę mógł jakby porównać oba modele, pokazując wam zniszczenia, jakie po 4 latach użytkowania, około 40 tysięcy kilometrów przejechanych, niosą ze sobą te buty. Dobra, teraz jest bardziej widać to, co chciałem wam pokazać. Z prawej strony mamy właśnie Alpine Star Toucan. Oraz świeże, nowiutkie Alpine Star Toucany. Co mogę powiedzieć o tych butach? Na pewno to, że są certyfikowane przez skrót CE, czyli certyfikacja europejska. Dodatkowo mają membrany Gore-Tex. Wszystkie normy zachowane. Z przodu mamy fajną, mocną ochronę goleni. Mamy też ochronę kostki. Mamy tak naprawdę dobre usztywnienie stawu skokowego, co przy, myślę, że jakimś wywrotce glebie pozwoli nam jakby jak najlepiej zachować ochronę stopy. Jeśli chodzi o wiązanie buta, to w tym przypadku mamy tylko dwie klamry, które i tak według mnie wystarczają. Dodatkowo mamy rzep, który, jak chciałem wspomnieć, po dłuższych latach użytkowania przestaje trzymać. To jest właśnie jeden z takich minusów butów, o których się chyba nawet nie mówi, bo nikt o tym nie wspomina, bo zazwyczaj jak oglądacie właśnie jakieś recenzje butów, są to buty prezentowane nowe, w których opisywana jest specyfikacja danego buta.
A ja właśnie chciałem wam powiedzieć też między innymi w tym filmie o tym, co mi się nie podoba w tym modelu, ale wiadomo też, co ja zauważyłem na własnym doświadczeniu podczas użytkowania dłuższego tego muta, dlatego też po części nagrywam ten film, bo może komuś się akurat przyda. A jeśli faktycznie wam się przyda, to pamiętajcie o tym, żeby jednak zostawić tą łapkę w górę, zostawić subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Nie ukrywam, takie działania budują ten kanał, budują tą społeczność i jakby poszerzają moją twórczość dalej, co powoduje, że większa ilość odbiorców trafia na ten kanał i tak po prostu rośnie społeczność, rośnie oglądalność, a ja dzięki temu mam większą motywację do pracy, większą motywację do realizacji swoich takich hobbystycznych celów życiowych, które dają mi jakąś tam, dają mi taki zastrzyk szczęścia, zastrzyk radości. Głównym z minusów tego buta, które ja doświadczyłem, jest przede wszystkim to, że one skrzypią. Skrzypią na tyle mocno, że dla przykładu takie zdarzenie, że zatrzymaliście się w jakimś mieście, zsiadacie z motocyklów, idziecie chociażby do lodziarni, stoicie w kolejce i poruszacie się wkoło ludzi. I wszyscy na was patrzą, czy tam na ciebie patrzą tak dziwnie, o co chodzi. A chodzi o to, że buty tak skrzypią, że zwracacie na siebie bardzo dużą uwagę i wiecie, nie każdy jest motocyklistą, nie każdy to rozumie. Nie każdy jest psem, tak samo. To na pewno będzie to uciążliwe dla was, jeśli nie lubicie zwracać na siebie uwagi. Buty te skrzypią, więc czytałem opinie, czytałem jakieś recenzje i chyba nawet ktoś mi pisał, że można je posmarować oliwą, te łączenia, które tak właśnie wydają taki skrzypiący dźwięk. Bądź jakimś smarem i to ponoć pomaga. Mi oczywiście to jakoś nie stwarzało jakiegoś takiego większego problemu. Tak naprawdę uważam, że do wszystkiego da się przyzwyczaić. Dopiero w ostatnim czasie zauważyłem pewną przykrą rzecz. Przykrą na tyle, że musiałem coś zacząć robić. Tutaj są ogólnie szwy. Tutaj sobie położę. Tutaj są ogólnie szwy, które zaczęły mi odpadać. Myślę, że to jest kwestia czasu i podeszwa zacznie odpadać, bo te szwy tutaj, to całe łączenie się pruje. Tu już mi odleciało kawałek, więc myślę, że to już jest końcówka taka tego buta bynajmniej. Co jeszcze? Tak naprawdę ten but włożymy. O, tu możecie sobie śmiało zobaczyć. Myślę, że kamera właśnie to dobrze pokaże, że tutaj się zaczęły robić takie dziwne szwy. Wiadomo, w butach jeździ się w różnych warunkach atmosferycznych i wysokie temperatury, niskie temperatury, później nawet i konserwacja takich butów wpływa negatywnie na materiały, z jakich zostały one stworzone. Tu mamy właśnie taki przykład, że powstało coś takiego. Kolejna sprawa. To stało mi się w ogóle w Albanii. Stało się to, że pękła mi tutaj, nawet nie wiem co to za materiał, ale bynajmniej pękło mi tutaj to. I dzięki temu, że pękła mi ta warstwa i została mi tutaj tylko jedna osłona, zaczęła mi tutaj się troszkę skraplać woda, powodując, że stopa zaczęła odczuwać lekką wilgoć. Nie jest to na tyle jakieś tam niepokojące, ale stwierdziłem, że skoro takie rzeczy się zaczynają dziać z tymi butami, to wolałbym po prostu teraz na tą wyprawę, na którą się przygotowuję, jechać w nowych butach. Wiadomo, cena nie jest jakaś niska, bo za buty dobre trzeba zapłacić, ale wiadomo, chcę też mieć ten komfort zachowany podczas poruszania się. Dlatego tu mogę wam pokazać
nowy model butów, jak wygląda, wow, jak się prezentuje. Jest na pewno, są ładniejsze niż na zdjęciach, ale też głównie nie chodzi mi o wygląd, chodzi mi o użyteczność, o komfort, wygodę. Dla przykładu mogę jeszcze wspomnieć taką historyjkę z życia. Ale to już za pomocą selfiaka powiem. Kiedy mój kolega Tomek, kolega od GS-a, którego możecie kojarzyć właśnie z tego kanału, szukał dla siebie pierwszych ciuchów motocyklowych, kombinezonu, to poleciłem mu modekę. Z racji takiej, że sam w modece jeżdżę od dobrych 4 lat. Będąc w modece, wybrał sobie ciuchy motocyklowe i przyszedł czas na buty. Generalnie ja mu mówiłem, że wydaje mi się, że za buty trzeba zapłacić i w sensie takim, że nie powinno się oszczędzać na butach. Ale sprzedawca powiedział, że modeka ma nowy model butów, który jest takim wyprawowym modelem butów, który wszyscy kupują, są zachwyceni, polecają te buty, są po prostu znakomite. I cena ich nie była jakaś tam wysoka, znaczy była wysoka, bo kosztowała około 500 zł, plus minus, nie pamiętam dokładnej ceny, ale mniej więcej były jakoś tam trzykrotnie niższe niż tukany. I kolega od GS-a je wziął. Na przestrzeni kolejnych naszych wypraw motocyklowych sytuacja była na tyle skomplikowana, że buty przeciekały. W butach było na tyle zimno, że kolega od GS-a musiał sobie z folii termicznej robić takie dodatkowe skarpety. To akurat mam na myśli tą wyprawę marcową w zimie, co my jeździliśmy, ale ja wtedy na przykład w swoich butach nie miałem żadnych specjalnych dodatkowych osłon. Miałem zwykłe skarpetki, jakieś cieplejsze i buty i było mi naprawdę komfortowo. A kolega od GS-a musiał kombinować na tyle, aby utrzymać ten komfort, żeby brak tego komfortu nie zepsuł mu podróży. Kolejna wyprawa pokazała, że buty modeki nie były na tyle komfortowe, jak sprzedawca nam powiedział, czy tam powiedział mojemu koledze. Więc no to jest taka historia, która pokazuje, że no, ja do dziś przynajmniej twierdzę to, że nie warto jest jakby oszczędzać na doborze ciuchów motocyklowych, czy tam kombinezonu i butów i kasku, bo tak naprawdę to dba o nasz komfort podczas wyprawy i to wpływa później na nasze samopoczucie i nasze dalsze doznania związane właśnie z odkrywaniem siebie, odkrywaniem świata i ogólnie poznawaniem siebie. No, zresztą można powiedzieć tak, że podróżując jedziemy na jakiś urlop, jedziemy na gdzieś wypocząć, chociaż motocyklem nie do końca się tak wypoczywa, jak to wygląda na filmach, to jednak chcemy czuć się jak najlepiej. Bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez odpowiedniego zaplecza robimy sobie trochę pod górę. Ale są tacy, co lubią niewygody. Ja też lubię, ale nie we wszystkim. Stare przysłowie mówi jasno: jak dbasz, tak masz. Dlatego ja zawsze używam do konserwacji butów impregnaty. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to film sponsorowany. Ja wiem, że się powtarzam, no ale po prostu te produkty, które się tutaj pojawiają na tym filmie, no ja ich używam na co dzień, więc dlatego postanowiłem wspomnieć. Nie musicie się sugerować marką, chociaż mówiłem, że S100 jest całkiem dobra. To chodzi mi głównie o to, że po każdym dalszym wyjeździe staram się te buty doprowadzać do ładu, to znaczy używam preparatu do czyszczenia skóry na zasadzie takiej, że spryskuję go, później elegancko wszystko pędzelkiem czyszczę, później wycieram wszystko ściereczką, a na końcu dodatkowa ochrona impregnatem do skóry bądź takim właśnie impregnatem do ciuchu. Takie działania pozwalają zachować buty w odpowiednim wyglądzie, odpowiednim stanie i potrafią też jakby wydłużyć ich użytkowanie. Chciałem tylko wspomnieć, że nawet te zniszczenia, które się pojawiły po 4 latach użytkowania, nie są dla mnie jakieś złe. Sąsiad pojechał motocyklem. Generalnie zdaję sobie sprawę, że
tym filmie nie odmienię życia większości z was, ale mam nadzieję, że może choć trochę ten film pozwoli wam spojrzeć albo pomóc przy wyborze butów motocyklowych. Kupiłem z powrotem ten model obuwia, dlatego że nie mam do niego zastrzeżeń. Ja wiem po prostu, jak ja używałem tych butów i czasami bywały momenty, że ja ich tak za bardzo nie oszczędzałem. I też nawet jak były ogniska jakieś wieczorem, to ja w tych butach siedziałem przy ognisku, bo mi było bardziej komfortowo niż miałbym siedzieć w Adidasach. Dlatego ja wiem, co te buty przeżyły. Ja wiem, że jakby nie zawiodłem się na nich. Dlatego z powrotem wziąłem ten model. I oby służył mi jak najdłużej. Dzięki za obecność, pozdrawiam serdecznie. Możecie zostawić komentarz w opisie, jeśli chcecie. Ten film jest prawdopodobnie ostatnim bądź przedostatnim filmem na tym kanale, jeśli chodzi o moje produkcje. Nie dlatego, że już kończę działalność, nie, wcale nie. Po prostu szykuję się właśnie do Gruzji. I ten czas, ostatnie dni, tak naprawdę ostatnie tygodnie poświęcam na taką regenerację siebie. Dlatego sorry, że was zaniedbałem, ale cierpliwość opłaca. Pamiętajcie. Do zobaczenia. Hej.